bardzo ważne wybory. Wybory, które mają pokazać jedność Zjednoczonej Prawicy na Opolszczyźnie. Również Zjednoczona Prawica jest i będzie jednością, w związku z czym mogę też zapowiedzieć, że pani Katarzyna Czochara ma poparcie nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale również naszych przyjaciół z suwerennej Polski. Katarzyna, serdecznie Ci gratuluję tej decyzji. Decyzja, która będzie decydować o losach Prudnika, o losach gminy Prudnik, ale też i powiatu prudnickiego, obserwując to, co działo się przez ostatnich ponad 5 lat i wcześniej, podjęłam właśnie taką decyzję, żeby kandydować, ubiegać się o stanowisko burmistrza Prudnika, ze względu na to, że Prudnik zasługuje na konkretny impuls, zasługuje na potężne wsparcie. Myślę, że pan poseł, pan minister Kamil Bortniczuk w tej tak ważnej drodze będzie tutaj nie tylko wspierał w kampanii, ale w momencie, kiedy rzeczywiście otrzymałabym zaufanie społeczne i zostałabym burmistrzem Prudnika, jak zawsze będziemy mogli współpracować. Jest z nami nie bez powodu pokaźna grupa radnych zarówno gminy Prudnik, powiatu prudnickiego. Jest z nami również pan senator Jerzy Czerwiński, jest też również przedstawicielka sejmiku województwa opolskiego. I z tymi właśnie osobami przez ostatnie lata jako parlamentarzystka współpracowała i między innymi dzięki właśnie tym osobom, wspólnym działaniom również z panem posłem Kamilem Bortniczukiem, z panem senatorem Jerzym Czerwińskim, Prudnik zyskał potężny impuls, bo to za rządów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, wspólnymi siłami udało się przyciągnąć niespełna 700 milionów złotych. Niespełna 700 milionów złotych, mam na myśli zarówno środki dla gminy Prudnik, jak i dla powiatu. Kandydatka nasza daje gwarancję, pani poseł, daje gwarancję, że będzie dobrą gospodynią. Jej aktywność, jej znajomość realnych, lokalnych problemów wskazuje, że tak będzie. Dajemy najlepszą kandydaturę spośród nas, jaką mogliśmy wybrać. Miasto, gmina, powiat zasługuje na impuls rozwojowy, zasługuje na więcej. I nasz kandydat, nasza pani kandydat daje rękojmię tego, że taki impuls powinien otrzymać. Bardzo blisko jestem wszelkich spraw, które w gminie się znajdują. Wszelkie uchwały przechodzą przez moje ręce bezpośrednio. I widzę, jak bardzo potrzeba zmiany w kandydowaniu tutaj na burmistrza, zmiany, żeby ten Prudnik w końcu wyszedł na lepsze. Tak można przyrównać, że gmina Prudnik to jest taka malutka łódeczka na wielkim, zburzonym oceanie i tylko potrzebuje takiego bezpiecznego kapitana, który doprowadzi nas do portu. I takim kapitanem, panią kapitan tutaj, pani Katarzyna Czochara, która też jako poseł niejednokrotnie można było poprosić o jakąkolwiek pomoc, wszelkie środki rządowe, wszystko, nigdy nie odmówiła, zawsze stała tutaj nam na straży i pomagała. Dlatego jak najbardziej rekomendujemy panią poseł Katarzynę Czochara. Dziękuję. Gdyby nie fakt, że obserwując sytuację, jaką mamy na dzień dzisiejszy w Prudniku, chociażby puste witryny. No, jest to dla mnie bardzo bolesna kwestia, dlatego zdecydowałam się kandydować, wspierać mieszkańców i rozwiązywać te najważniejsze. Zarówno kwestia miejsc pracy, to jest kwestia dotycząca również rolnictwa, to jest kwestia również dotycząca turystyki. To jest również kwestia młodych ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, no bo Prudnik jest niestety w rankingu ogólnopolskim na niechlubnym, można powiedzieć, jednym z czołowych miejsc, jeśli chodzi o odpływ młodych ludzi, ze względu na to, że tak naprawdę nie widzą w Prudniku dla siebie perspektyw. Chciałabym jako przyszły burmistrz to zmienić, ale to również jest opieka
zdrowotna, bo przecież burmistrz też może tutaj w tym obszarze wiele działać. To jest też ta opieka dotycząca naszych najmłodszych, mielusińskich, żłobki. No i oczywiście, jak zawsze, infrastruktura drogowa. Infrastruktura drogowa, infrastruktura sportowa, tego tak naprawdę tych obszarów, w których ja jako przyszły burmistrz chciałabym pracować, jest wiele. Jako burmistrz z PiS-u będzie musiała Pani współpracować z rządem, który jest z drugiej strony politycznej sceny. Czy to może być przeszkodą w pracy burmistrza? Myślę, że jako parlamentarzystka wykazałam to niejednokrotnie, chociażby w osobie starosty powiatu prudnickiego, który jest starostą Platformy Obywatelskiej, szefem Platformy Obywatelskiej, ale dla mieszkańców powiatu prudnickiego, będąc parlamentarzystką wtedy, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica, skutecznie współpracowałam z panem starostą, z powiatem prudnickim i wiele bardzo ważnych, strategicznych inwestycji zostało zrealizowanych w ramach środków rządowych. Myślę, że to na pewno nie będzie przeszkodą. Potrafię też z ludźmi rozmawiać, nie tylko z ludźmi z ugrupowania Prawa i Sprawiedliwość, tylko również z innych. Chciałabym podkreślić, że mamy nową perspektywę unijną. Chciałabym również w ramach środków perspektywy unijnej korzystać, czy też w ramach środków transgranicznych.